wiecie, co to oznacza? Dokładnie tak. Spakujcie się razem ze mną w tą oto przepiękną walizkę od Solier na wakacje. Nie powiem wam, do jakiego kraju, bo w sumie nie wiem, kiedy ten odcinek wylatuje, ale tak, bierzemy się za pakowanie. Jutro mam wylot o godzinie 19, dlatego doskonale wiecie, jaki odcinek będzie następny. Nie do końca wiem, kiedy ten odcinek wylatuje. Najprawdopodobniej jestem już wtedy na wakacjach, także zaglądajcie tutaj na pewno social media, bo naprawdę tam się dużo dzieje w te wakacje. Dzisiejszy dzień, ja mam mnóstwo rzeczy do ogarnięcia. Przede wszystkim spakowanie się. Tutaj, to co się dzieje, wy tego nie widzicie. Zazdroszczę wam naprawdę, bo tych ubrań jest tyle, że mimo tego, że ja mam przepiękną i przeogromną walizkę, to troszeczkę się obawiam. Z tyłu też widzicie troszeczkę tragedię, bo to są moje wszystkie kosmetyki na tydzień. Troszeczkę musimy to wszystko zmniejszyć, ale tak, spakujemy się wspólnie. Niedawno byłam na zakupach kosmetycznych i zrobiłam teraz taki szybki haul, znaczy nie tyle co wam zrobię, ale zrobiłam wam go kilka dni temu. Tak, to już wam powiedziałam, byłam niedawno na zakupach i zrobimy sobie teraz taki szybki haul zakupowy. Te włosy coś ze mną jakoś nie współpracują. Dobra, przeżyjemy. Na szybko wam pokażę, bo kupiłam naprawdę sporo rzeczy. Głównie to są rzeczy, które zabieram na wakacje, więc stwierdziłam, że wam je pokażę akurat w tym filmie. Na TikToku już wam je ogólnie pokazywałam, ale wiem, że nie każdy z was ma TikToka, więc stwierdziłam, że tutaj też wam je pokażę. Kupiłam sobie 3 produkty do włosów. Głównie kupiłam je ze względu na to, że są po prostu małej pojemności. Szampon, odżywka i olejek. Jeżeli chodzi o twarz, to również kupiłam 3 produkty. Mamy tutaj krem, serum oraz mgiełkę. To są kosmetyki, które mają, uwierzcie mi, przepiękny zapach, naprawdę. A przede wszystkim ich szata graficzna jest przeurocza. Ja zawsze zwracam uwagę na opakowania kosmetyków, a te są przecudowne. Kupiłam sobie taki mały płyn do demakijażu i taka rada ode mnie. Słuchajcie, w Rossmanie on kosztuje 12-14 zł, a w Dealsie dorwałam go za 6. Jeżeli chodzi o kolorówkę, to nie kupiłam za dużo rzeczy. Między innymi kupiłam taką odżywkę do włosów, do rzęs, przepraszam was bardzo. Kupiłam, słuchajcie, 2 lakiery do paznokci. Jeden taki klasyczny, beżowy, jasnoróżowy, a jeden po prostu przeźroczysty. I kupiłam jeszcze 2 rzeczy. Taki tusz, to jest tusz taki najzwyklejszy i generalnie według mnie jest tragiczny. I taki oto korektor. Korektor to jest chyba już moje 7 opakowanie i jest najlepszy. Kupiłam żel do mycia twarzy. Ja bardzo lubię takie proste żele właśnie od Isany. To jest nawet moje chyba już kolejne opakowanie. Tylko, że jeszcze nigdy z tej serii nie miałam. Z takich rzeczy bardziej do higieny to kupiłam sobie taką uroczą szczoteczkę bambusową. Dezodorant z polecenia jakiejś tam tiktokerki. Najzwyklejsze waciki, też najtańsze. I ostatnią rzeczą, z której już korzystałam, jest też jakaś najzwyklejsza basic zalotka za 6 zł z Dealsa. Także to na tyle. Troszeczkę tego jest. A nie, jeszcze jedna rzecz, przepraszam, bym ominęła. Przyspieszę do opalania. Muszę jeszcze w tym tygodniu, słuchajcie, przed wylotem dokupić jakiś SPF do twarzy, bo moje się pokończyły, i jakiś SPF do ciała. Dokładnie tak, teraz jeszcze na szybko wam pokażę, w co będziemy się pakować. Kupiłam sobie takie organizery jakiś czas temu. Ja ogólnie już wstępnie się pakowałam, więc mniej więcej już wiem, co, jak, gdzie chcę spakować, ale to są takie organizery, które są strasznie popularne na zagranicznym TikToku. Ja je kupiłam na Shinie, jeżeli nie zapomnę, to podlinkuję wam je, nie obiecuję, więc jeżeli nie będzie tego, to piszcie mi w komentarzach, ja wtedy ten link wam dam. Jest na maksa gorąco w moim pokoju, więc za chwilę muszę się przebrać w coś po prostu z krótkim rękawkiem, ale muszę wam pokazać to, co dostałam ostatnio przy współpracy. To są najpiękniejsze sety sportowe, jakie kiedykolwiek widziałam. Słuchajcie, na tej stronce akurat teraz jest promocja. Minus około chyba z tego, co pamiętam, 40%. Z kodem FINAL40, dlatego korzystajcie, bo naprawdę możecie sobie zgarnąć przepiękne ciuszki. Ja teraz wam na szybko pokażę, co sobie zakupiłam. No jest ich sporo i większość z nich i tak zabieram na wyjazd, więc w sumie pokażę wam je tak na szybko, pokrótce. Pierwszy secik, który spodobał mi się zdecydowanie najbardziej, to jest moja styka. Musicie to przyznać, że to jest w 100% w moim stylu. Pierwsza rzecz to jest taki top, no to jest niby generalnie stanik, ale ja bardzo lubię nosić takie topy, więc taki top. Ale zbliża się zima, więc ja już większość tych dołów brałam jednak na długą nogawkę. Nie wiem, czy to tak się mówi, mówi się na długi rękaw, ale po prostu wiecie, na długie spodnie. Zamówiłam sobie jeden, słuchajcie, set na krótkie spodenki. Tak wygląda od niego góra. On jest bardzo podobny do tego, który ja kiedyś miałam, ale jest zdecydowanie lepiej wykonany. Dół jest taki, ogólnie nie przerażajcie się tym, że one są małe te sety, bo one się naprawdę mega rozciągają. A 2 następne sety, to jest taki jeden brązowy. On również jest przepiękny, daje mi na maksa, wiecie, taki vibe. W ogóle ja za często mówię na maksa. Musicie mi po prostu wybaczyć to, że ja tak często mówię to słowo, ale on jest
cudowny. Dor strasznie daje mi vibe jesieni, wiecie, takiego fajnego, ciepłego wieczoru w parku, wiecie, z kawą w ręce. I teraz myślę, czy właśnie by się w jakiś z nich nie przebrać, bo jest mi gorąco. Ostatni secik, teraz pokażę wam w sumie tylko dół od niego, jeszcze mam nawet metkę, jest taki zielony, jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ładny. Nie mam od niego góry, to jest mój błąd, po prostu nie zamówiłam sobie tej góry. Nagrałam to trochę później, więc musicie mi wybaczyć, że to światło nie będzie za bardzo perfekcyjne w tym filmie, ale stwierdziłam, że to będzie taki film, w którym po prostu możecie sobie go puścić w tle i słuchać mojego jakże pięknego radiowego głosu. Oczywiście dwie kosmetyczki w standardowych kolorach. Tutaj mamy jedną taką beżową z... Nie wiem, ja nie wiem, jak ja mam takie rzeczy tłumaczyć, ale złota jest ciekawsza. Słuchajcie, ją się w ten sposób otwiera i ona ma tyle fajnych szufladek. Ja już wam ją pokazywałam ogólnie. Ale jest bardzo, bardzo fajna, ona też jest do zawieszenia, więc w sumie zacznijmy sobie od pakowania tej kosmetyczki. Albo może najpierw pokażę wam po prostu, co bym chciała do niej zapakować, bo tak naprawdę ja jeszcze nie do końca wiem, jak to wszystko rozplanować mam. Na szybko będę wam pokazywać, bo nie chcę się za bardzo też na ten temat rozgadywać, bo ten film i tak zapewne będzie dosyć długo trwał. Pierwszy produkt to jest żel do mycia twarzy. Nie biorę żadnego peelingu, biorę tylko i wyłącznie ten żel. Ja już go wam polecałam chyba we wcześniejszym, albo nawet wczorajszym filmie. Ja tego i tak jeszcze dzisiaj i jutro będę używać, ale po prostu wolę już to mieć w kosmetyczce i chodzić z tą kosmetyczką do łazienki, niż, wiecie, na szybko to pakować przed wylotem. Biorę taki tonik z tej serii malinowej z Bielendy, również mam taki oto serum. Ogólnie dzisiaj pokazywałam wam te kosmetyki, więc w sumie to nie jest żadne zaskoczenie dla was. Biorę również krem z tej serii i teraz tak, biorę na pewno jeszcze SPF. Biorę płyn micelarny, to jest w ogóle genialne opakowanie, serio, jestem zakochana w takich opakowaniach małych. Biorę kremik pod oczy, jakąś jedną maść na wypryski. Generalnie u mnie woda słona naprawdę świetnie działa na moją cerę. Ostatnio cera mi się też trochę pogorszyła, więc po prostu wprowadziłam sobie jakieś tam maści, których kiedyś używałam. Biorę szczoteczkę, ogólnie nie biorę nic tak naprawdę do ciała, nie biorę żadnego żelu do ciała, ani pasty do zębów, bo to są po prostu rzeczy, które biorą moi rodzice. Także jeżeli w sumie chodzi o kosmetyki do twarzy, o Jezu, przepraszam, trzęsę wami, przepraszam, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Jeżeli chodzi o kosmetyki do twarzy, to w sumie na tyle. Także teraz zajmijmy się pakowaniem ich. Ja się ogólnie zastanawiałam, czy ten odcinek nagrać, wiecie, tak estetycznie, że jakieś przebitki, spakowania. Nie, stwierdziłam, że jednak ten film będzie takim normalnym filmem, jakbyście sobie, wiecie, dzwonili do przyjaciółki na FaceTime'ie i po prostu sobie z nią gadali i pakowali się razem. Wiem, że w sumie ja wyjeżdżam późno, bo wyjeżdżam tak naprawdę gdzieś w połowie wakacji, ale jeżeli ktoś z was jeszcze ma jakieś wakacje, to po pierwsze pochwalcie się, gdzie lecicie, bo ja muszę wiedzieć. A po drugie, możecie spakować w sumie razem ze mną. Ten SPF w ogóle kupiłam niedawno, tak naprawdę chyba wam o tym nie mówiłam. Możliwe, że mówiłam we wcześniejszym filmie. Jest super, serio, jestem zakochana. I w ogóle nijak on jest w porównaniu do mojego starego SPF-u od Pharmaceries. Tak jak mówiłam, no to na nowo wam nie będę pokazywać, po prostu sobie to teraz będę wkładać. Stwierdziłam, że wezmę sobie jeszcze takie płatki pod oczy, one są różowe, estetyczne, więc jakoś się tutaj na spokojnie jeszcze wsadzimy. Także pierwszą kosmetyczkę mamy już za sobą. Ona jest spakowana, czeka teraz na pakowanie do walizki. Bierzemy się teraz, słuchajcie, za tą drugą kosmetyczkę, w której już będzie troszeczkę mniej rzeczy. Między innymi tutaj pakujemy szampon do włosów, odżywkę do włosów. Tak jak wam wcześniej pokazywałam, kupiłam też olejek z tej serii, ale okazało się, że ten olejek w składzie nie ma silikonów, więc ja go nie biorę, bo on jest tylko i wyłącznie do olejowania włosów. Zrobię sobie to dzisiaj, ale na po prostu wyjeździe nie będę miała najzwyczajniej na to czasu, ani też chęci. Ja się w ogóle o tym dowiedziałam dzięki wam, także dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie. Teraz standardowy dezodorant, to jest w ogóle dezodorant z polecenia jakiejś tiktokerki. Nie mam pojęcia jakiej, ale pamiętam, że ona też się pakowała na wyjazd i powiedziała, że to jest najlepszy dezodorant. Wierzę, ufam, po prostu czuję, że to jest prawda. Biorę również dezodorant, o, przepiękny dźwięk w ogóle. Kiedyś ktoś mi napisał w komentarzach, żeby nie stukała paznokciami, żebym wzięła się za naukę. Także przepiękny dezodorant. I tutaj tak jakże oczywiście estetycznie zapakowany olejek, tak by do opalania, przyspieszacz. On się zawsze wylewa. Kocham kosmetyki od GIA, mam mnóstwo kosmetyków od GIA, ale to opakowanie to jest po prostu jakiś na maksa nie wypał. Ostatnio byłam na zakupach, w sumie to wczoraj, i kupiłam sobie taki żel do włosów. Miałam nadzieję, że on będzie spoko do robienia brwi. Niestety nie okazało się tak, więc jego nawet nie biorę na ten wyjazd. Myślałam, żeby, wiecie, robić sobie jakieś takie, nie wiem jak to się nazywa, takie po prostu, wiecie, ulizane fryzurki. Ale on jest w sumie spory i nie ma co go brać, nie ma co zajmować sobie miejsca, więc weźmiemy sobie go następnym razem albo po prostu będziemy to robić gdzieś tutaj na miejscu.
Ja kiedyś te szampony już używałam i najprawdopodobniej w ogóle te szampony miałam rok temu na moim wyjeździe. Na maksa je lubię. Jezu, znowu mówię na maksa. Przepraszam Was, naprawdę. Mają małą pojemność, więc na wyjazd są idealne. Także kosmetyki pielęgnacyjne mamy już spakowane i teraz mamy w sumie kolejny problem. Mam trochę tych kosmetyków do makijażu. To są rzeczy, które muszę wziąć, jeżeli chodzi o mój taki standardowy, pełny makijaż. Do tego jeszcze dochodzą pędzelki, a w sumie żadnej fajnej kosmetyczki nie mam. Mam tylko jedną kosmetyczkę, w sumie to jest fejkowa, dostałam kiedyś od koleżanki ją. Jeżeli chodzi o kosmetyki, te kosmetyki do makijażu, to najprawdopodobniej spakujemy ją w taką kosmetyczkę. Nie pytajcie, ja ją dostałam. Nie wspieram takich rzeczy, bo to jest po prostu tragiczne, robienie czegoś takiego. Ale słuchajcie, to jest najbardziej pakowna kosmetyczka do makijażu, jaką kiedykolwiek miałam w swoim posiadaniu. Muszę zainwestować pieniądze w jakąś taką kosmetyczkę, ale uwierzcie mi, że po prostu teraz nie miałam na to czasu, chęci i w pewnym stopniu też pieniędzy. I w ogóle nie chwaliłam się moimi nowymi paznokciami, jestem po prostu zauroczona w nich. Mega mi się podobają, są naprawdę bardzo, bardzo estetycznie wykonane, a przede wszystkim są ładnie wykonane i jestem bardzo, bardzo z nich zadowolona. Włączył mi się jakiś tryb, słuchajcie, szybkiego mówienia, naprawdę czuję się, jakbym gadała na jakichś telezakupach Mango, ale jeszcze teraz pokażę Wam, jakie pędzelki biorę. Bardzo często dostaję pytania, jakich używam pędzelków, powiem Wam szczerze, że nie mam pojęcia, jakie to są pędzelki. Kupiłam je, z tego co pamiętam, na jakiejś stronie fryzjerskiej i mam je gdzieś od roku i mi się sprawują bardzo dobrze. Myślałam sobie w sumie, w co zapakować te pędzle, bo nie mam do końca jakiejś takiej, wiecie, małej kosmetyczki i znalazłam taką malutką, nie do końca malutką, po prostu taką z tyłu przegródkę w tej kosmetyczce z pielęgnacją. Ona idealnie będzie właśnie pasować do tych pędzelków, więc je sobie, słuchajcie, tutaj tak wrócimy. Tak wygląda ilość moich kosmetyków na tydzień. Sama jestem zdziwiona, mi też to się nie podoba, no ale trudno, trzeba to odbębnić, słuchajcie. Nie narzekam, tak? Gorzej by było, jakby ktoś to zauważył z moich rodziców. Wtedy byłby lekki szok i lekkie zdziwienie, że ja akurat aż tyle tego biorę. Aczkolwiek wydaje mi się, że moi rodzice już się do tego na tyle przyzwyczaili, że nie zdziwiliby się, jak ja bym sobie wzięła osobną walizkę po prostu na te kosmetyki. Także teraz, słuchajcie, nastał ten czas, abyśmy wspólnie wybrali te ubrania. Znaczy nie tyle, co może wybrali, a w sumie bardziej spakowali. Tam macie otworzoną szufladę, z której po prostu, słuchajcie, wypadają te ubrania. Więc to jest najlepszy czas, aby właśnie otworzyć tą walizkę i zacząć się pakować. Tutaj już jest kilka rzeczy, za chwilę na spokojnie Wam pokażę. Zmienimy sobie swój kadr, zejdziemy na podłogę, bo tak będziemy najwygodniej z tą walizką. No i zaczynamy tą oto katorgę z pakowaniem się. Spiałam sobie, słuchajcie, włosy, żeby było mi wygodniej. Z tyłu macie tylko i wyłącznie ubrania, które biorę, więc wydaje mi się, że to jest najlepszy czas, aby właśnie teraz rozpocząć pakowanie. Jakiś czas temu na Instagramie mogliście zauważyć, że nawiązałam współpracę z marką Sawyer i jestem naprawdę bardzo zadowolona z tej współpracy. Jest to walizka, o której naprawdę bardzo, bardzo długo marzyłam. Ja też miałam w planach zmienić tą walizkę, więc naprawdę wydaje mi się, że ta walizka jest na maksa solidna i bardzo fajnie się sprawdzi właśnie w mojej nadchodzącej podróży. Dzisiaj trzeba jeszcze sprawdzić, czy ta walizka tak naprawdę przetrwa tą podróż, więc póki co Wam tylko ją polecam ze względów estetycznych. Aczkolwiek jak tak sobie, wiecie, teraz patrzę na jakość, to uważam, że na spokojnie ona sobie da tutaj radę. I są oczywiście w różnych wariantach rozmiarowych, różnych wariantach kolorystycznych, jak i też oczywiście w różnych wariantach wzorowych. Ja mam rozmiar ten taki pośredni. Jest to duża walizka, ale nie jest to największa walizka, jaką możecie tam dorwać. Zaczynamy od zapakowania dołów. Jeżeli chodzi o doły, to myślę, że wybieram największy wariant właśnie tego organizera. Ja sobie tak ostatnio myślałam i zastanawiałam się właśnie, w jaki sposób mam się spakować. Czy mam rolować te ubrania, czy mam je składać? I zdecydowanie wolę chyba formę składania, aczkolwiek doły sobie akurat chyba zrolujemy. Nie będę Wam najprawdopodobniej pokazywać wszystkich ubrań, które biorę, ale takie poszczególne po prostu Wam będę pokazywać. Mam dwie rzeczy, które są w kolorze czarnym. Pierwsza rzecz to jest taka spódnica, to jest ogólnie sukienka, tylko że ja, może nie tyle co ja, moja babcia ją przerobiła na spódnicę i stwierdziłam, że w sumie ją wezmę, skoro babcia się tak postarała, że mi ją przerobiła. Drugim dołem są takie oto beżowe, dresowe spodenki, je już na pewno doskonale znacie. Je też rolujemy. Następną parą krótkich spodenek są takie oto jeansowe spodenki. Ja mam tak naprawdę jedną parę jeansowych spodenek, bo większość się lata po moim Vinted, więc jeżeli takowych potrzebujecie, to oczywiście tutaj macie nazwę mojego Vinted. Nie wiem, czy Wam tutaj pokazywałam, chyba to było na TikToku, na TikToka też zapraszam, bo tam też, słuchajcie, pakowałam walizkę. Ale to na spokojnie, obejrzyjcie sobie ten film, dopiero później polecicie na TikToka. Ta spódniczka jest przepiękna, ją też wydaje mi się, że zrolujemy.
bardzo bym chciała, żeby ona mi się nie pogniotła, ale no trudno. No, wydaje mi się, że ciężko jest się spakować w taki sposób, aby te wszystkie ubrania były po prostu w takiej formie, w jakiej były przed spakowaniem. Teraz tak, jeżeli chodzi o doły, to ja biorę dwa sety sportowe. Pierwszy set to jest ten taki beżowy na krótkie spodenki. Ja kocham te spodenki, bo one zajmują strasznie mało miejsca i można je, powiem szczerze, wypchnąć po prostu wszędzie. Drugi secik to biorę taki, on wygląda tutaj na żółty, ale on w rzeczywistości według mnie jest taki beżowy. Może faktycznie lekko żółty, ale kolor jest przepiękny. W ogóle ja aktualnie na sobie mam ten set, tylko że po prostu w innym wariancie kolorystycznym. Tego wariantu kolorystycznego nie zabieram, bo postanowiłam, że po prostu on bardziej zostanie być tak na jesień. A jednak w takich jasnych rzeczach częściej chodzi się w wakacje, więc takie rzeczy biorę stricte na ten wyjazd. Mam jeszcze takie jedne spodenki, które dorzucę na koniec pakowania, bo one jeszcze są troszeczkę mokre. Teraz do tych organizerów, bo zostało mi troszeczkę miejsca, postaram się Wam to trochę pokazać. Tak to wygląda, tutaj z boku zostało mi trochę miejsca, więc upchniemy sobie moje dwie sukienki, bo nie jest ich jakoś dużo. Pierwsza sukienka to jest taka sukienka, która według mnie jest przeurocza i naprawdę bardzo, bardzo mi się ona podoba. Ją też postaram się jakoś tak zwinąć, aczkolwiek ona zajmuje trochę sporo miejsca, bo jest po prostu taka, wiecie, masywna. A ta, mimo że jest zdecydowanie dłuższa, zajmuje też zdecydowanie mniej miejsca. Także tak to mniej więcej wygląda. Większość tutaj rzeczy faktycznie zwijałam. Tutaj mamy tą spódniczkę, spodenki, spódniczka, dwie sukienki i te, słuchajcie, doły od secików sportowych. Bardzo mi się spodobały te organizery, bo one mają siatkę, przez co naprawdę widać, co bierzemy. Wiem, że ja ciągle narzekam, ale ja mam wrażenie, że ja się pakuję na jakąś wymianę w Stanach w ogóle i w Polsce, jakbyście chcieli ze mną współpracować, jestem bardzo, bardzo chętna. Tyle spakowałam dołów. Wydaje mi się, to jest wystarczająca liczba, ale nie. Słuchajcie, mam jeszcze kolejne doły, tym razem długie spodnie. No też trzeba być jakimś w ogóle dziwnym człowiekiem, żeby brać długie spodnie na taką temperaturę. Są ładne, więc w sumie czemu ich nie brać? Je spakujemy również w takie organizery, tylko że w takie troszeczkę już mniejsze. Pierwsze spodnie, które biorę, to są takie typowo plażowe, ażurowe dzwony. Te spodnie mam akurat tak złożone, więc je jakoś, o, może tak złożę jeszcze na pół i tak położę je w ten sposób. I to są ogólnie takie spodnie lniane i ostatnią parą też nie chcę ich jakoś za bardzo rozkładać, bo one są wyprasowane. To są takie spodnie, one były swego czasu bardzo, bardzo modne, tylko że po prostu ja je mam z innej firmy. One, słuchajcie, latają na Vinted, więc po wyjeździe, jeżeli ktoś z Was chciałby takie spodnianki dorwać, to one będą tam dostępne. Spodnie spakowane, teraz słuchajcie, bierzemy się za topy. To brałam zdecydowanie za dużo, ale ja lubię mieć nadmiar rzeczy, w sumie to już zauważyliście po moich kosmetykach. Teraz tak na szybko Wam je pokażę. Myślałam, czy właśnie je rolować, czy nie, ale wydaje mi się, że akurat rolowanie będzie spoko. Taki topik, nie będę się rozgadywać, po prostu będę Wam je pokazywać. Taki, tego akurat jest trudno pokazać, on jest taki, wiecie, wymyślny z różnymi tam wiązaniami. Taki, taki. Taki. I teraz biorę takie dwie narzutki na te jakieś topy. Pierwsza, w sumie nie będę Wam ich otwierać, bo one są dosyć dobrze po prostu złożone, więc teraz sobie je tylko wyłącznie dorolujemy, ale zobaczycie je spokojnie, wiecie, na jakichś vlogach czy coś. Jeszcze mam taki biały top, on jest taki dłuższy, nie wiem, czy Wam go jakiś kiedyś pokazywałam, czy nie, ale w nim postanowiłam, że jadę. Także go nie pakujemy, teraz biorę się za rolowanie ciuszków. I będziemy kolejne rzeczy pakować. No i żeby jeszcze było za mało, to biorę oczywiście jeszcze dwie góry od tych oto setów sportowych. Pierwszy set jest od, że pierwsza góra jest od tego setu z długimi spodniami, a druga góra jest od tych shortów. Mega polecam Wam te organizery, bo naprawdę bardzo fajnie mi się sprawdziły póki co. Faktycznie fajnie jest to, że wszystko, wiecie, tak ładnie widać, ładnie można to wszystko poskładać, no i ogólnie fajnie to się pakuje. Został mi taki ostatni organizer na ubrania, który niestety nie ma tej siateczki, ale mi to nie przeszkadza. I teraz tak, zostały mi trzy tak naprawdę ubrania do zapakowania, więc w sumie nie ma takiej tragedii, jakby się wydawało na początku. Mamy tutaj oto takie koszule. Pierwsza koszula już jest złożona i nie będę Wam już jej pokazywać. Jest to zwykła, najzwyklejsza biała koszula. Druga koszula to jest taka biało-niebieska koszula w paski, którą kupiliśmy wspólnie w Lumpeksie. I teraz ogólnie ostatnia niewiadoma, czyli ta koszula. Ona jest przepiękna, przecudowna, uwielbiam ją. Naprawdę mam ją praktycznie przy każdym outficie w tym roku.
No ale mamy jeden problem. Ona jest tragiczna, jeżeli chodzi o składanie. Więc postaram się ją złożyć jak najbardziej tylko potrafię, jak najlepiej tylko ją potrafię. No ale obstawiam, że ona i tak będzie niestety troszeczkę pognieciona. Dlatego właśnie te koszule pakuję w ten sposób i ich już akurat nie roluję, damy im spokój. Nie wiem, co jest lepsze, czy rolowanie, czy nie, ale one akurat perfekcyjnie tutaj się mieszczą. O dziwo, jakoś ją złożyłam, nie wygląda nawet tak tragicznie, nałożymy ją akurat na samą górę i może po prostu trzymajmy kciuki, żeby ona się jakoś tak bardzo, wiecie, nie pogniotła. Więc tak naprawdę większość ubrań mamy spakowane, jeszcze tutaj oczywiście dochodzą te olbrzymie spodenki. Spodenki, spodnie, no ogólnie mieszanka tego wszystkiego. W pierwszym woreczku stwierdziłam, że schowam sobie stroje kąpielowe. On jest właśnie chyba nawet głównie właśnie pod takie stroje kąpielowe. I z tego co mi się wydaje, to on jest nawet wodoodporny. Także teraz na szybko pokażę Wam moje stroje kąpielowe. Pierwszy strój kąpielowy to jest taki oto różowy, klasyczna góra. I tak samo jak najbardziej klasyczny dół. Ale najbardziej zauroczyło mnie w tym, słuchajcie, stroju kąpielowym. Najbardziej zauroczyła mnie ta oto chustka, która jest na biodra. Mi się ona naprawdę bardzo podoba, więc ją również bierzemy. Drugi kostium kąpielowy to jest najpiękniejszy kostium kąpielowy, jaki kiedykolwiek w swojej kolekcji posiadałam. Głównie ze względu na to, że jest po prostu, słuchajcie, biały. To jest taki kostium, majtki są takie, one są ogólnie takie rozwiązywane, więc no najprawdopodobniej będę musiała je, wiecie, na nowo zawiązać już na miejscu. A góra jest taka, on jest z Shina. Jeżeli ktoś poprosi mnie z Was w komentarzach o link albo o ID, to Wam najchętniej podam. I teraz takie dwa, słuchajcie, stare już stroje kąpielowe, które są naprawdę sporo, już sporo po prostu w mojej kolekcji. Czarne majtki, do tego mamy klasyczną czarną górę, dosyć mocno zabudowaną w porównaniu do tamtych setów. I drugi jest taki pomarańczowy, no to już nie jest w ogóle mój kolor, ale w sumie jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Bardzo lubię to, że faktycznie on ma taką mega gumę. Ale niestety tutaj zauważyłam coś brzydkiego. On ma taki piach z przed roku tak naprawdę. Nie wiem, czy to wszedł jakiś piach, czy tutaj, nie wiem, coś w środku się stało. No dopiero teraz to zauważyłam, więc tak naprawdę niestety ten kostium jest już raczej do wyrzucenia. Ale w tym roku jeszcze sobie, wiecie, na spokojnie z niego skorzystamy. Nie widziałam w ogóle tego, naprawdę on jest serio taki, cały w takie kropeczki. W tym komplecie organizerów znalazł się jeszcze taki organizer. Z tego co mi się wydaje, to on jest na buty. Jeżeli chodzi o klapki, to ja mam przede wszystkim takie klapki. One są ze Sprandy, aczkolwiek ja w niej aktualnie chodzę, więc jeszcze się zastanawiam, jak to mniej więcej połączyć. Ostatnio będąc jeszcze w Sinseju na wyprzedażach, dorwałam takie klapki za, słuchajcie, 4 zł. Nie jest to mój kolor, ale stwierdziłam, że po prostu takie dochodzenie po pokoju mi się przydadzą. I ostatnie buty, które tak naprawdę mogą Wam dużo podpowiedzieć. Jedziemy w miejsce, w którym na plaży są kamienie, więc muszę wziąć buty do wody. I teraz jeszcze z takich pierdół to biorę taki organizer z moją biżuterią. Biorę 3 pary okularów, wszystkie czarne, tylko po prostu różnią się kształtami. 4 klamry do włosów. Taką opaskę właśnie tutaj, ona była swego czasu bardzo modna i chyba do dzisiaj jest.